Witajcie kochani. Dzisiaj krótko opowiem Wam, o czym jest tak właściwie sesja tantryczna u mnie, którą ja proponuję. Zacznijmy od tego, o czym właściwie jest przestrzeń tantryczna. Ja definiuję przestrzeń tantryczną jako taki nieograniczony, bezwarunkowy kontener, który pozwala nam na doświadczanie siebie w przepływie, pozwala nam też odnajdować dzięki temu własne zasoby, potencjały, uczy nas też zarządzania własną energetyką, pozwala na wglądy, na rozpoznania tego, co gdzieś jest ukryte w naszej podświadomości, pozwala przejawić się temu, ale nie pozwala zatrzymywać się w jednym miejscu. Dzięki temu, że mamy oddech, świadomość, dzięki temu, że intencją bycia w tantrycznej przestrzeni jest płynięcie, jest niezatrzymywanie się, to podróżujemy w taki sposób, że zatrzymujemy się faktycznie w tych miejscach, które potrzebują naszej uwagi, potrzebują tej energii, żeby móc się też rozświetlić, pokazać, o czym są, i zostać zobaczone i uznane. I to jest cała praca. To jest cała praca jakby też w asymilowaniu, w integrowaniu tego, o czym jesteśmy gdzieś u swojej podstawy, w tej przestrzeni nieobnażonej, nieodkrytej, w ciemności w nas. Więc tantra daje nam możliwość odkrycia siebie, wyłowienia tych kawałków z nas i pójście dalej, nie zatrzymywanie się na tym. To jakby te kawałki integrujemy, budujemy się jak takie puzelki, składamy się w jedną dużą całość, która w pewnym momencie zostaje nam objawiona. Jesteśmy jakby... Przychodzi taki moment, kiedy już wszystkie części nas, mamy takie poczucie, zostały odnalezione, rozpoznane, oświetlone naszą świadomością, obecnością i uważnością, i już zostają w nas. Natomiast nie determinują jakby naszego życia, nie kierują nami, tylko my stajemy się jeszcze bardziej autonomiczni, jeszcze bardziej decyzyjni, jeszcze bardziej odpowiedzialni za siebie, za swoje życie, za to, co robimy, za to, czego doświadczamy i co nam się też przydarza w naszym doświadczeniu. Także o tym pokrótce jest tantra, natomiast sesja tantryczna i przestrzeń, którą tworzę, by się doświadczać właśnie w duchu tantry, dzieli się jakby w tej chwili u mnie na dwie części, ponieważ łączę również w sesji tantrycznej masaż tantryczny, jest włączony w to spotkanie. Dlatego są dwie części, spotykamy się w konkretnej intencji. Ty zapraszasz do siebie temat, czy lub jesteś z jakimś ważnym dla Ciebie tematem, który dotyczy Ciebie osobiście, Twojego życia, Twoich relacji. Natomiast skupiasz się tutaj na swojej zmianie, na swojej transformacji. Więc podstawą to jest to, że mamy konkretny temat, konkretną intencję, która prowadzi nas w tej podróży. I może to być odpuszczenie jakiegoś tematu, odpuszczenie tego, co stare, co gdzieś Ci ciąży. Może to być zaproszenie czegoś nowego, więcej miłości, więcej radości. Może zaproszenie relacji, nowej relacji do swojego życia. Może to być pogłębienie relacji ze sobą samym. Może to być uwolnienie się od lęków, wstydów, jakichś przekonań, więc jakby wszystko, co dotyczy tej relacji z nami samymi, jest tutaj warte poruszenia na sesji tantrycznej.
Tak, więc w pierwszej części jakby sesji rozmawiamy, dosyć dużo rozmawiamy o tym, z czym przychodzisz, jakby na tym wątku się skupiamy, żeby jakby wyłowić jak najwięcej rzeczy, które potrzebują być zobaczone. I druga część sesji jest to rytuał masażu tantrycznego. Jest to masaż bardzo intuicyjny też, ponieważ każdy z nas jest w innym miejscu swojego życia, w innym miejscu energetycznym, ma różną strukturę. Dlatego potrzebujemy, czy ja potrzebuję jako prowadząca taką sesję, taki masaż, potrzebuję za każdym razem wejść na świeżo, popatrzeć na człowieka, który do mnie przychodzi w sposób bardzo indywidualny i odsłuchać jakby tą muzykę, tą melodię, która płynie z ciała, płynie z duszy, płynie z tego, co mówisz do mnie, więc jest to bardzo intuicyjne. Natomiast to, co jest stałe w sesji tantrycznej, w masażu tantrycznym, w ogóle w tantrze, to jest to, że dążymy do pełnego przepływu w sobie. Odnosząc się do ciała fizycznego, w takiej definicji hinduskiej, bazując na systemie czakralnym, skupiamy się na pobudzaniu, aktywowaniu energii w każdym centrum energetycznym w nas i sprawdzamy, jaka jest drożność, jaki jest przepływ, czy są tam jakieś blokady, coś do rozpuszczenia. Także to jest taka praca na ośrodkach, na centrach energetycznych, która daje nam wgląd w to, w jakim miejscu jesteśmy i daje nam też wgląd w to, co ewentualnie jest do zrobienia, co jest do pracy, do przepracowania, do puszczenia, rozpuszczenia, żeby móc pójść dalej, móc też czuć się bardziej zintegrowanym, móc czuć się pełniej, tak? I realizować się jakby w pełni naszego potencjału. Więc to jest stałe w masażu, w sesji tantrycznej, że dążymy do tego pełnego przepływu energetycznego. Więc sam masaż może obejmować też masaż dla całego ciała, ale nie musi być nawet związany z dotykiem. Jeśli jesteś na tyle pootwierana energetycznie, że odczuwasz już energię, potencjał energetyczny bez dotykania ciała fizycznego, to je jak najbardziej taka sesja, taki masaż jest możliwy. Natomiast może zawierać dotyk. Dotyk jest pomocny, kiedy jeszcze jakby nie mamy kontaktu z tą energetyczną, taką eteryczną bardziej, tym eterycznym przejawem siebie. Więc jest to masaż holistyczny i bardzo indywidualny. Z mojego doświadczenia wynika, że zwykle wygląda, każdy masaż wygląda inaczej. Są jakieś punkty gdzieś stałe programu i jakby ten pion, który ta intencja, która ma dać nam po prostu wgląd i przepływ po całej jakby naszej istocie, po całej naszej długości, można powiedzieć, więc to jest stałe. Wszystko inne wydarza się w tym momencie, w teraz i podróżujemy. Jest to podróż, dlatego warto wejść w sesję tantryczną z w pełni otwartą głową, na tyle, na ile da się to zrobić. A jeśli jest coś, co jeszcze nie pozwala ci otworzyć się, tak zaufać, wejść w to jak dziecko, po prostu też z taką ciekawością,
z taką też chęcią zabawy, eksploracji siebie, żeby to też nie było takie owiane taką mega, mega powagą, tylko miało to w sobie właśnie ta ciekawość dziecka daje tobie tą otwartość, że i zaufanie do tego, co może się wydarzyć, co ja mogę tutaj odkryć, co ja mogę tutaj dla siebie wziąć, więc warto przyjść na sesję tantryczną bez żadnych oczekiwań, jak to ma wyglądać, bez przekonań, że może tam było tak i ciekawe, czy tu będzie tak, bez tych obaw, bez tych lęków, ponieważ każda przestrzeń tantryczna i nietantryczna jest inna, każdy człowiek, każdy prowadzący indywidualnie prowadzi zajęcia, czy sesje, czy spotkania. Tutaj jakby ja bazuję na swoim doświadczeniu, bazuję na tym, czego ja doświadczałam, co ja w sobie odnajdywałam, co potrzebowałam zintegrować w sobie jakby na swoich doświadczeniach i na tych praktykach, których doświadczałam gdzieś na warsztatach, na szkoleniach, na tym bazuję i podejrzewam, że wielu prowadzących również w ten sposób praktykuje swoją praktykę. Więc jak się przygotować do takiej sesji? Bardzo prosto, na pewno to, że otwarty umysł, czysty umysł to jest numer jeden. Na pewno warto i trzeba mieć temat, intencję, z którą będziemy pracować, która będzie nas prowadzić, bo to mocno działa na podświadomość. Jakby jeśli dajemy temat, dajemy intencję, skupiamy się na niej i później ją zostawiamy, to sesja, czy w ogóle życie tak Cię prowadzi, żeby ta intencja się mogła zrealizować. To jest prosty, podstawowy mechanizm działania naszej podświadomości. Masaż tantryczny w sesji tantrycznej pieczętuje zwykle tą realizację, jakby manifestuje, bo uruchamiamy energię, która ma zasilić właśnie tą intencję. Nie musi to być też masaż nawet. Czasami są to medytacje w ruchu, które też prowadzę w trakcie takiej sesji. Może to być sesja oddechowa, która skupia się na wszystkich ośrodkach. Jakby tantra nie jest zarezerwowana tylko pod sam masaż. Masaż jest jakby pomocnym narzędziem, gdzie chcemy eksplorować też się dodatkowo w przyjmowaniu, otwieraniu się na przyjmowanie dotyku i tak dalej. Co jeszcze, jak się przygotować? Na pewno w dniu sesji, może nawet dzień wcześniej, zadbaj o to, abyś miała lekką dietę, lekkostrawną, żeby dobrze nawodnić organizm czystą wodą czy sokami. Możesz przejść w tym dniu na owoce, żeby jakby też wysubtelnić siebie, wysubtelnić odczucia. Żeby też być bardziej sensytywnym, żeby móc w tej sesji jak najbardziej skorzystać, mieć czysty, klarowny umysł. Więc tutaj nawodnienie, lekka dieta, oczyszczenie się przed sesją. Możesz wziąć kąpiel z solą, możesz pójść na saunę, możesz wziąć po prostu prysznic z intencją oczyszczenia tego, co gdzieś chcesz już zostawić. Więc to są takie podstawowe rzeczy, którymi warto się zaopiekować przed sesją. I co po sesji tantrycznej? Co może się wydarzyć? Co możesz odczuwać? Jak siebie doświadczać? Na pewno warto, i tutaj zachęcam i zalecam, zadbać o siebie szczególnie po takiej sesji, ponieważ otwieramy tutaj bardzo delikatne kawałki siebie, jeśli jest taka intencja.
Dlatego warto stworzyć sobie po sesji taki dzień, taką przestrzeń wolnego od obowiązków, tak żebyśmy nie musieli wchodzić od razu w wir pracy czy w jakieś relacje, które nas odciągają od tego, co w nas jest teraz, więc dajcie sobie ten czas, ten jeden dzień, dwa dni, ile potrzebujecie bycia ze sobą, czucia siebie, sprawdzanie, jakie zmiany zachodzą, zaszły w ciele fizycznym, ale też w ciele energetycznym, w umyśle. Czasami są to bardzo subtelne zmiany, dlatego warto, żeby to zintegrować tak płynnie, to warto mieć tą przestrzeń ciszy, możliwość bycia tylko ze sobą. Tak, to jest taki podstawowy element, żeby być, dać sobie pozwolenie też bycia w tej samotni, w takiej przestrzeni bez bodźców. Co może jeszcze się pojawiać? Mogą się pojawiać tak, chęć, ochota na zmiany. Mogą to być małe zmiany, zmiany w diecie, zmiany w sposobie bycia, zachowywania się, w zależności jaka intencja towarzyszyła nam podczas sesji, podświadomość zacznie już jakby swój program, nowy program realizować i będzie jakby temu warto się po prostu poddać. Jeśli potrzebujesz w inny sposób niż zwykle odpowiedzieć danemu człowiekowi na pytanie, czy na jakąś prośbę, czy w jakiś sposób się zachować inny niż zwykle, umysł może na początku zadawać pytania, dlaczego tak, a nie inaczej, natomiast warto jest to puścić, po prostu pójść za intuicją, za tym, co aktualnie jest w tobie, czyli skupiasz się na tym, co jest teraz. Czy to jest kwestia relacji, czy to jest kwestia sięgania po jakieś książki, nową wiedzę, czy to jest sięganie po nowe jedzenie, inne niż zwykle, wyrzucanie starego, robienie porządków. No u mnie na maksa po sesjach tantrycznych to jest robienie porządków w mieszkaniu, w ogóle porządków w ciele, zmiana diety, zmiana, nie wiem, jakości wody, którą wypijam na co dzień, zmiana miejsc, w których bywam, otwieranie się też na nowe doświadczenia, wchodzenia w nowe relacje, zupełnie inne niż wcześniej, podróżowanie do miejsc innych niż wcześniej, także tak właśnie działa ten tantryczny przekaz, że puszczamy to, co stare, to, co znane, to, co już obudowało wokół nas jakąś strukturę, nazwało nas, zidentyfikowało. Tantra otwiera nam drzwi, otwiera nam okna na tyle, na ile jesteśmy gotowi, aby zaprosić to, co gdzieś gra w naszym sercu, to, czego potrzebujemy doświadczać dla siebie teraz. Także myślę, że na tą chwilę wyczerpałam temat na tyle, na ile się da. Zapraszajcie siebie w tą podróż, w odkrywanie siebie ku wolności. Warto, na pewno warto. Sama jestem tego przykładem. Bardzo sobie cenię to, co dla siebie robię. Między innymi poprzez właśnie tantrę. Więc to tutaj jest ogromna wdzięczność dla pozwolenia sobie powrócić do tej pierwotnej wolności, pierwotnej natury. Dbajcie o siebie, kochani, i zapraszam Was serdecznie na sesję, jeśli będziecie mieli ochotę, zew, chęć i potrzebę. Prowadzę również spotkania online lub umawiamy się indywidualnie na sesję w miejscu, w którym aktualnie jestem. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.